Witajcie w antykwariacie Kormoran. Dzisiaj ceny przedmiotów na jesień 2023 oraz jak robić zakupy przez internet w tymże sklepie. Dzisiaj króciutko również przedstawię 40 ciekawych pozycji według mnie, a na samym początku zapraszam Was na zakupy. Link do tego sklepu w opisie. Jak wiecie, żyjemy w epoce internetu, nie trzeba przyjeżdżać do Bielska, a zakupy można zrobić z drugiego końca Polski. Po wpisaniu w wyszukiwarkę antyki Kormoran wyskoczy nam ta strona antykwariatu. Mamy tutaj po kolei nowości. Strona sklepu jest bardzo dobrze i przejrzyście zrobiona. Zawsze, jeżeli tu znajdziecie sold out, na przykład ten piękny breloczek Cinquecento, podobał mi się, sprzedał się, nie dziwię się. No to jak piszę sold out, to jest breloczek sprzedany. Bardzo fajnie się to przegląda, co jakiś czas sobie wejść. I tutaj spójrzcie, wchodzimy znowu. Kolekcje, ja zawsze sobie przeglądam inne na przykład. No i breloczki. Tu coś fajnego znalazłem. Właśnie, rejestracja Fiat 126P. No i taka czarna, stara jeszcze. Dodajemy do koszyka na przykład, bo jesteśmy zainteresowani zakupem. I tak to wygląda. Zobacz koszyk. A tu już coś wcześniej dodałem. Ok, wazon, kielich. Dobrze, no to dajmy na to te dwie rzeczy, chcę kupić. Tutaj spójrzcie, impost, kurier, odbiór osobisty. Pamiętajcie, że tutaj w kontakcie jest możliwość delikatna negocjacji cen. Nie zawsze, ale jest możliwość, można zadać zapytanie i czekać na odpowiedź. Także strona jest zrobiona bardzo dobrze, naprawdę przejrzyście, medale. Monet niestety jest niewiele, medale, ordery do zakupienia, sold out, wiadomo, sprzedane, no ale oglądać, często sprawdzać. Bielsko-Białej w sklepie stacjonarnym, no niestety jest więcej, niestety jest więcej rzeczy, na sklepie jest mniej, ale zawsze można się dowiedzieć, czy jest możliwość wystawienia oraz sprawdzania. Antykwariat Kormoran ma również sklepy na Allegro oraz w innych social mediach, zapraszam też na Instagrama, a ja Wam pokazuję, co mi się spodobało. Pierwsze, co mi się spodobało, to folie animacyjne Rexio, spójrzcie, 1200 zł, a ja Wam powiem, że miałem trochę takich folii, nie tylko ja, wszystko poszło do kosza, za dzieciaka oczywiście, następnie Bolek i Lolek na Dzikim Zachodzie, również ceny bardzo piękne, kto z Was pamięta coś takiego? Studio rysunkowych Bielsko-Biała oczywiście. Przepiękna patera owocarka, no kolor bardzo śliczny, cena 650 zł. Wazon kielich 450 zł, Krakowski Instytut Szkła. Oczywiście wszystkie te rzeczy znajdziecie, link w opisie jest w tym sklepie. Bomboniera szklana Ząbkowice, cena 90 zł. A tutaj taki śliczny wazon, wiecie co mi przypomina? Żelki, jak są te Coca-Cola, tylko na odwrót by to było. 50, 49, no. Pamiętajcie, ceny są zróżnicowane, ponieważ tutaj Huta Tarnowiec, piękny wazonik, 90 zł. Wybierałem też na film ciekawsze rzeczy, ale na przykład tanie, tak tutaj ten dzbanek szklany z Ząbkowic, owocarka szklana, kto takiej nie widział, kto taką jeszcze nie ma w domu, bardzo fajna. Wazon szklany, lodowy gryz, to też bardzo znane, różne odcienie kolorów występują, no sami napiszcie, kto takiego nie ma. No i patera szklana na noże, też Ząbkowice, no Ząbkowice po prostu rządzą. A to jedna z tych rzeczy, której na sklepie nie widziałem stacjonarnym, a w internecie zobaczyłem. No piękna lampka nocna Art Deco, cena 300 zł, naprawdę cudowna, strasznie mi się podoba. Tutaj mamy kolejną figurkę. Hart z Wałbrzycha, 31 cm długości, no to dużo jest ta figureczka, też nie sądziłem. No i figurka Matki Boskiej z gipsu, też bardzo duża, bo 49 cm, no to już jest wysoka. Znajdziemy również dużo komiksów, tutaj mamy wydawnictwo Marvel z 93 roku, no i spójrzcie na tą cenówkę tam u góry. 19 500 zł, no jeszcze przed denominacją znajdziemy też Trogale, ja tutaj jeden komiks akurat dałem. Później cukiernica Hefra, Rysowia, Plater, no bardzo fajna cukiernica, 199, a to mnie zaskoczyło, Patera, Gołajewska, Pruszków lata 60, no 550 zł, no coś po prostu niesamowitego, przepiękna. I dalej lecimy, małe żelazko do koronek, mankietów, bardzo ciekawe, też cena ciekawa. Zabytkowa miarka miedziana, miarka sygnowana, wysokość 10 cm. I tutaj mamy 1,8 litra, bodajże to jest fajne, miedziana.
taka miarka. I tutaj taki naprawdę super też rzecz, pojemnik, puzderko, spójrzcie, połączenie szkła, mosiądzu, wysokość 11 cm, szerokość 16,5, tam są dokładne wymiary na sklepie podane, no ale ta pozycja naprawdę mi się podoba, muszę sobie to oglądnąć, jak to wygląda, jak to się trzyma w dłoni, jak to się wyciąga, bo to jest naprawdę bardzo ciekawe. Przykładowo również chciałbym Wam pokazać, że również są czasopisma. Spójrzcie, Warszawa jak wyglądała w 1955 roku. Nie ma żadnego wieżowca dookoła. Różne czasopisma znajdziecie w tym antykwariacie. Obrazy, bardzo dużo różnych obrazów, szkiców. Tutaj taki przykładowy. Kartki pocztowe, wesołych świąt. Spójrzcie, taka no fajny Turon. Już niedługo, 2 miesiące będą święta. No i zdjęcie kobiety na nartach. Spójrzcie. Na pewno, czy w tamtych czasach, w 1935 roku przypuszczały, że znajdą się u Zakapiora na filmie, czy w antykwariacie. No oczywiście tak tylko fantazjuję. Bardzo dużo znajdziecie tam zdjęć pocztówek w tym antykwariacie. Jest trochę ciekawych pozycji książek, no bo książka porcelana od baroku do empiru. Jest to bardzo ciekawa pozycja, starsza już książka, no ale jeszcze tam wiedza w niej zawartej jest korzystna do wchłonięcia. Również z takich książek książka Polska Broń, Broń Biała, Andrzej Nadolski, 84 rok. Tu też niewiele się przecież zmienia w broni białej ze średniowiecza czy z późniejszych epok. Jest trochę tych książek właśnie wystawionych. Niektóre są na pewno bardzo ciekawymi pozycjami. A tu kolejna pozycja taka, którą znalazłem dopiero teraz przez internet. Aparat fotograficzny Kodak. Wiecie, co mi to przypomina? Właśnie Stany Zjednoczone, lata 80. Bo to nie wiem nawet jaka jest epoka, poprawcie mnie w komentarzach. No ten Kodak mi się strasznie podoba, cena 60 zł, myślę, że do 50 szłoby go zbić. Następny aparat fotograficzny, mieszkowy Beirak. Słuchajcie, niektóre rzeczywiście są w cenie, no bo niektóre są bardzo, bardzo słabo wyceniane i nieposzukiwane. No migawka sprawna, futero w zestawie, stan techniczny nieznany, więc tutaj naprawdę trzeba by było rozeznania. Zabytkowe radio Philips, stan dobry, też bardzo ciekawa pozycja. Znajdziemy również dużo porcelany, na przykład figurki, tutaj łasica, połonne, no 50 zł, no delikatny defekt na uchu, dlatego pewno ta cena taka jest moim zdaniem niska, nawet fajna figureczka łasica. No. Zegarek Wostok, tutaj również do czyszczenia, cena 150 zł, Wostoczek. No i tutaj fajna, słuchajcie, bardzo mi się podoba, fajne kolory, filiżanka porcelanowa. No, kawa smakowałoby z niej, jakiś espresso na pewno bardzo dobrze. Jest tam też dużo biżuterii, mi wpadł w oko stary sygnet mosiężny, rozmiar 22, cena 90 zł. Figurki, psy myśliwskie, no figurka, dwa psy, 850 zł. No ale czyż nie są piękne? Spójrzcie, no po prostu cudowne, porcelanowe. No i stare opakowanie, papierosy Wawel. To dałem, bo ja nie pamiętam czegoś takiego, nie wiem co to za epoka, jak ktoś wie, to niech pisze, kto tu dotarł. I słuchajcie, link do sklepu w opisie, na spokojnie, nie podejmować pochopnych decyzji, przeglądnąć, zastanowić się i można sobie coś kupić, ja często tak robię. No ja mam ten komfort, że chodzę po mieście i akurat ten antykwariat w Bielsku-Białej mi przypadł do gustu najbardziej. Może mieć każdy inne zdanie oczywiście, dlatego fajnie, że mogę coś nakręcić o tym antykwariacie. Ja Wam dziękuję za uwagę, trzymajcie się i do następnego, hej!